Na dzisiejszy szczególny dzień przygotowaliśmy wiele atrakcji. Będą więc niespodzianki, konkursy, zabawy przy muzyce. Mamy wraz z córkami będą mogły skorzystać z usług fryzjerek, a także zrobić sobie manikir. Państwo Aneta i Artur Kamińscy zadbają o to, by każdy poczęstował się pyszną watą cukrową. W dawnych czasach wielkie bale rozpoczynano polonezem, a więc poloneza czas zacząć. Thank you.
oddaję głos Karolinie. Piosenkę Konik na biegunach zaśpiewają uczniowie klasy pierwszej oraz drugiej szkoły podstawowej. Proszę Państwa, dzisiejszy dzień jest dla nas bardzo ważny. To dzień zorganizowany z okazji obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Zorganizowaliśmy ten dzień nieco inaczej niż zazwyczaj, bo chcielibyśmy uhonorować tych, którzy z nami od lat współpracują oraz tych, którzy od wielu lat nam pomagają. Proszę Państwa, nasi podopieczni na co dzień zmagają się z wieloma problemami na wielką skalę, poczynając od codziennych problemów. Jak zawiązać but? Przecież to niełatwe, kiedy masz niedowład jednej ręki. Jak utrzymać kredkę w dłoni, a masz drżące dłonie, bo cierpisz na porażenie mózgowe? Jak samodzielnie wejść po schodach, gdy poruszanie sprawia ci trudność? Jak powiedzieć mamie, tacie, przyjacielowi, jak bardzo cieszysz się, że są, a mowa sprawia ci ogromne problemy? My, pracownicy Zespołu Szkół Specjalnych, znamy te troski bardzo dobrze, bo uczestniczymy w życiu naszych wychowanków każdego dnia i każdego dnia uczymy ich pokonywania trudności. Staramy się ułatwiać skomplikowaną codzienność, wreszcie cieszyć się wspólnie z sukcesów, które po ciężkiej pracy przychodzą. Te sukcesy są, pojawiają się czasem nieoczekiwanie. Dzięki radości i sile życia naszych uczniów, ale też dzięki ludziom, którzy wspierają nasze dążenia do uczynienia trudnej codzienności naszych uczniów łatwiejszą i radośniejszą. Gościmy dzisiaj wśród nas osoby, z którymi współpracujemy na co dzień,
wójtów i burmistrzów gmin, dyrektorów zaprzyjaźnionych firm i placówek oświatowych oraz dzieci z przedszkola nr 12, przedszkola nr 16, uczestników środowiskowego domu samopomocy Przystań, młodzież trzeciego liceum ogólnokształcącego imienia Władysława Broniewskiego, z którymi współpracujemy najdłużej. Nasza współpraca w mojej ocenie układa się wspaniale i za tę współpracę bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Wśród nas są też osoby, które naszym uczniom znane są jako dobre duszki naszej szkoły, gdyż nazwiska dobrych duszków umieszczone są na specjalnej szkolnej tablicy. Są to osoby, które na co dzień pomagają nam w rozwiązywaniu codziennych problemów. Mam tu na myśli bezpłatne remonty, malowanie, doposażenie placówki w niezbędne sprzęty i pomoce dydaktyczne, dofinansowywanie do różnych imprez i wycieczek szkolnych. Tak trudno ująć słowa podziękowania za okazane serce, pomoc i wsparcie. Zastanawialiśmy się długo, w jaki sposób, drodzy przyjaciele naszej szkoły, możemy Was uhonorować. Tak zrodził się pomysł odznaczenia. Powstał projekt, a oto efekt końcowy. Życzylibyśmy sobie, aby to skromne odznaczenie z napisem Dobry Duszek Zespołu Szkół Specjalnych był dla Państwa cennym dowodem wdzięczności z naszej strony. Będę dzisiaj przemawiać nieco dłużej niż Państwo się spodziewacie, ale mam ogromną wewnętrzną potrzebę powiedzieć kilka słów do każdego z Was. Zapraszam tu Pana Starostę Zdzisława Kałamagę. Pan Starosta Zdzisław Kałamaga od lat wspiera wszelkie inicjatywy zmierzające do polepszenia warunków, w jakich uczą się nasi podopieczni. Rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych i zawsze znajduje dla nas czas. Ciągle mamy w pamięci ciepłe słowa, jakie usłyszeliśmy podczas tegorocznych jasełek. Panie Starosto, dziękujemy, że jest Pan z nami i że możemy nazywać Pana przyjacielem naszej szkoły. Zapraszam pana Łukasza Dybca. Słowa podziękowań kieruję również do dyrektora Centrum Integracji Społecznej, pana Łukasza Dybca. To między innymi dzięki panu pozyskane pomieszczenia zostały pomalowane. Z przyjemnością przyglądałam się pracy pana pracowników. Byłam pewna, że we wrześniu moi uczniowie wejdą do odnowionych, pięknie pomalowanych klas. I tak się stało. Dziś jeszcze raz chcę powiedzieć dziękuję. Zapraszam panią Marię Dąbrowską. Pani Maria Dąbrowska reprezentuje dzisiaj męża, pana Mirosława Dąbrowskiego z firmy Delco Otto. Dzieci wierzą w istnienie świętego Mikołaja. Z czasem ta wiara zanika, ale nasi uczniowie ciągle mogą w niego wierzyć. Mają własnego świętego Mikołaja, pana Mirosława Dąbrowskiego. Pan Mirosław każdego roku 6 grudnia zakłada strój świętego Mikołaja i z workiem pełnym prezentów odwiedza naszą szkołę. Dlatego my z całym przekonaniem możemy mówić, że święty Mikołaj istnieje naprawdę. Pani Mario, pani mąż jest człowiekiem wielkiego serca. Dziękujemy za wszystko, co dla nas robi od wielu lat.
zapraszam panią Agnieszkę Cybulską. Pani Agnieszka Cybulska jest właścicielem prywatnej telewizji lokalnej regionu świętokrzyskiego. Wynikałoby z tego, że dla właściciela takiej instytucji pieniądze powinny być rzeczą najważniejszą, ale nie w przypadku naszych uczniów i naszej szkoły. Pani Agnieszka zawsze przychylnie odnosi się do naszych prośb. Dzięki licznym programom w lokalnej telewizji możemy promować szkołę, pokazywać wspaniałe osiągnięcia naszych uczniów oraz uczyć społeczeństwo tolerancji wobec osób niepełnosprawnych. Pani Agnieszko, jesteśmy bardzo wdzięczni. Zapraszam przedstawicielkę firmy Provident. Firmę Provident znają w szkole chyba wszyscy. Jeśli tylko jakaś klasa wybiera się na wycieczkę, zawsze może liczyć na wsparcie finansowe z Providenta. Jeśli trzeba kupić nagrody dla uczniów, zwracamy się do Providenta. Od wielu lat firma Provident wspiera finansowo działalność naszego klubu Olimpiad Specjalnych Rywal. Pani Agnieszko, dziękujemy serdecznie. Nasi przyjaciele, moi kochani, ludzie wyjątkowi. Jeśli ktoś mówi, że aniołów nie ma, nie wierzcie mu. My znamy takich aniołów. Oni są wśród nas. Wyglądają jak my, ale robią coś wielkiego. Pomagają słabszym. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękujemy. Moi drodzy, pełniłem już rozmaite i rozliczne funkcje w swoim życiu i godności, ale jeszcze duszkiem to nie byłem. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję za niespodziankę, jaką zrobiliście dla nas wszystkich tutaj, którzy zostali po raz pierwszy tym honorowym tytułem uhonorowani. I powiem tak, że w sytuacji, w której tak bardzo pozytywnie zmienia się stosunek społeczności lokalnej do osób niepełnosprawnych, to również wymaga to innego, bardziej odpowiedzialnego podejścia ze strony tych, którzy sprawują władzę. I staramy się tą pracę, na ile można, wykonać jak najlepiej. I to jest widać i z tego się bardzo cieszę. A ponieważ wielu wychowanków, wielu rodziców ma marzenia, te dotyczące, o czym mówiła pani dyrektor, samodzielnego zawiązania sznurowadła, samodzielnego wejścia na schody, ja również mam marzenia. Marzy mi się, żeby po uregulowaniu spraw dotyczących własności tego obiektu. Państwo wiecie, jest to obiekt z własnością Urzędu Miasta, a tak naprawdę wykonywane są zadania, które są w kompetencji powiatu. Żebym ja doczekał takich czasów, w których nie tylko ten obiekt będzie bardzo porządnie wyremontowany, ale także na tym terenie powstanie dodatkowe skrzydło po to, żeby polepszyć warunki nauki i pracy, odpoczynku wychowanków, ale także, żeby tutaj powstała sala gimnastyczna. I to jest naszym zadaniem. Będziemy dążyć ku temu ze wszystkich sił i możliwości. Jeszcze raz pięknie dziękuję.
imieniu wszystkich wyróżnionych za tę piękną niespodziankę i życzę przyjemnej zabawy. Śpiewało się tak. Przyjrzyjcie się i posłuchajcie.
No i co? Podobało wam się? Tak. Następny utwór na pewno też wam się spodoba. Posłuchajcie. Oh, my goodness.